Dzień dobry, rozpoczynamy od uśmiechu, no, których jeden wprawia w dobry nastrój, w dobry humor, eliminuje też widzów o słabszych nerwach. No i proszę Państwa, jeszcze dwa ogłoszenia organizacyjne. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że luty jest takim miesiącem trochę eksperymentów, zmienia się ten ekosystem internetowy, więc zaprezentowaliśmy trochę krótszych form w ostatnim tygodniu, to są gdzieś tam jakieś retrospecty, czy skróty wcześniejszych komentarzy. Więc będziemy to odznaczać, żebyście nie byli zawiedzeni. Niektórzy nie lubią tych długich komentarzy, wolą krótsze. No postanowiliśmy, że zrobimy dla nich takie streszczenie, i takie mogą się czasami pojawiać. Więc pytanie, jak na to ten ekosystem internetowy zareaguje. Jeżeli macie Państwo na ten temat jakąś opinię, to też prośba o to, żeby ją wyrazić. Chcemy tylko po prostu, żebyście o tym wiedzieli. To jest jakby refleksja od numer jeden. Refleksja od numer dwa jest taka, że walczymy o życie, walczymy o przetrwanie w tym nowo kształtującym się. Ekosystemie internetowym i nie jest źle, i nie jest źle, mamy szansę osiągnąć coś, obronić niepodległość umysłową na cyfrowej si, czyli mamy szansę przetrwać, po prostu zagwarantować sobie niezależność i przetrwać. Bo odpowiedzieliście Państwo dosyć tłumnie na ten apel, pojawiło się mnóstwo wpłat na YouTubie i na Patronite 10 zł, 100 zł, posypały się te wpłaty. No, jeszcze nam trochę brakuje 1500, około ponad nieco ponad, chyba 1500 zł. Na na i cały czas wpływają te, te wpłaty, jeszcze trochę i do końca miesiąca będziemy w domu. Chcemy osiągnąć około 5,5 i 6 tysięcy tego miesięcznego wsparcia, i to nam właściwie e, zapewni tą niezależność od tego, cokolwiek by się tam, proszę Państwa, działo. To będziemy dla Was nagrywać i zapewnicie nam i wszyscy sobie zapewnimy tą stabilność i możliwości rozwoju. Za to dotychczasowe wsparcie bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że przetrwamy. Mamy jeszcze na to dwa tygodnie. Liczę, że tutaj Państwa werdykt, Państwa decyzja będzie pozytywna. Ale na razie idzie bardzo dobrze, za to bardzo dziękuję. Jest nieźle, walczymy o przetrwanie jeszcze trochę i powinniśmy obronić tą cyfrową sieć i spokojnie promować ideę niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku, niezależnie od tych zmian ekosystemu internetowego, które moim zdaniem no, idą w stronę jednak większej emocjonalizacji ludzi, czynienia ich mięsem. Natomiast zamiast, zamiast oferowania im mięsa, czy też oferowania pożymienia to konsumowania ich to oni są aktywem, to oni są tworzywem, a nie twórcą. No, chciałbym, żeby to było inaczej, ale ja mogę sobie różne rzeczy chcieć, a jak będzie to państwo zdecydujecie do lutego. Na razie ta reakcja jest, Pozytywna, za co raz jeszcze dziękuję. No dobrze, teraz witamy wszystkich tych, którzy, których no jakby nie obchodzą te rozważania dotyczące gdzieś tam internetu, cyfrowej siczy i, 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 tych wszystkich, i tych wszystkich spraw związanych z podcastem i nie tylko z tym bezpośrednim otoczeniem podcast, podcastu, i ekosystemem internetowym. I wypowiedź Donalda Trumpa, wypowiedź Donalda Trumpa, no, która. Słusznie czy niesłusznie zbulwersowała wielu. Chyba jednak jest ona bardziej poważna niż zabawna. Tak bym to określił. Smiczno i strasznie, jak mówią na Wschodzie. Tutaj no, jednak bardziej chyba poważnie powiedziałbym, bo Donald Trump prowadzi zdecydowanie w sondażach. Prawdopodobnie zostanie. No nie mogę powiedzieć, że kolejny prezydent, tylko wróci do Białego Domu, a na wiecu w południowej Karolinie opowiedział, w rozmowie, opowiedział o rozmowie z jednym z prezydentów krajów europejskich i o tym, że będzie zachęcał Rosję, by zrobiła co chce z Europejczykami, którzy nie zapłacili rachunków. No zapewne chodziło o jeden z krajów Europy Zachodniej, no ale tutaj pytanie, co wtedy z Europą Środkową? No bo jeżeli nie zapłacą tego rachunku Niemcy, Francuzi czy Hiszpanie, no co się stanie wtedy z Polską? Słowacją czy Czechami to jest jakby, no oczywiście tam chyba nikt takich pytań na wiecu gdzieś tam w Karolinie Południowej nie zadaje, no ale co z Polską, która o, o wszystkich opcji politycznych no jakby płaciła rachunki za ochronę, czyli opłacała się zakupując uzbrojenie, zresztą Donald Trump no, chwalił, bo tam patrzył na Excel, jest powyżej 2%, super, naprawdę jesteście wspaniali. No, więc pytanie, no pierwsze, jakie tu się pojawia, pytanie drugie, no może nie ma sensu przejmować się wiecami wyborczymi, no bo kampania rządzi się swoimi prawami, tam różne rzeczy politycy opowiadają, opowiadali i będą opowiadać w systemach dy, 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 demokratycznych i no właśnie, tylko prawa państwa, no, inni twierdzą, że jak Donald Trump wróci do Białego Domu, to ten establishment amerykański i tak wymusi na nim prowadzenie określonej polityki, a wtedy Stany Zjednoczone nie zrezygnują z zaangażowania międzynarodowego i z... Jakby utrzymania utrzymywania hegemonii światowej, więc o duże rzeczy może sobie mówić i w Nevadzie i w Arizonie, czy w Południowej Karolinie, a potem w Białym Domu Realia będą, jakie będą. Natomiast pamiętamy pierwszą kadencję Donalda Trumpa i tą ciągłą przepychankę między nimi a establishmentem amerykańskim. I widzimy też, co się teraz dzieje, gdzie mamy ekipę. Mamy prezydenta i mamy ekipę, która chce chce tego zaangażowania i tak nie może tego przeforsować. No to co dopiero, kiedy pojawi się pojawi się ekipa, która nie będzie tej woli miała, no ja tutaj nie widzę jakichś wielkich powodów do e, optymizmu. No i teraz o kogo chodziło Donaldowi Trumpowi, bo wszyscy rzekli, że, że chodziło nie o Niemcy, że on po prostu atakuje Niemców, mówiąc, że ci nie płacą rachunków, to nie będziemy was bronić. No ja tutaj, znaczy pierwsza rzecz, nie wiem, czy pierwsza reszta Niemcy, Niemcy przypadkiem to, no nie wiem, czy, czy oni zasadniczo raczej nie jest im na rękę tego. Typu wypowiedź, że chcieliby, że może już chcieliby sami poprowadzić tą swoją politykę w Unii Europejskiej. E, może nie wiem, do, bronić to chyba chcą, chcemy my, żeby nas obronił Donald Trump, czy żeby nas obroniły Stany Zjednoczone, bo taka była nasza doktryna w ostatnich 30 latach, że sami nie jesteśmy w stanie się obronić i, i, i zaczynamy od artykułu 5. Chociaż zdaje się, że w NATO jest najpierw artykuł 3, że każdy sam musi się wybronić, a potem może ewentualnie utrzymać jakieś wsparcie. To należy, że u nas było. Na odwrót, i każda wizyta, czy to Donalda Trumpa, czy Baracka Obamy, czy Joe Bidena, zaczynała się od solemnego przypomnienia czy złożenia przysięgi, tak jak kiedyś król chyba składał pakta Konwenta, tak teraz ten prezydent Stanów Zjednoczonych musiał deklarować, że tak, tak, artykuł numer 5 obowiązuje. No jakby. To samo co było oczywiste, że obowiązuje, skoro nikt go nie wypowiedział, no ale trzeba było to uroczyście jakby cały czas powtarzać, trochę mi to przypominało te przysięgi królewskie w, rzecz, w dawnej Rzeczpospolitej. No, ale właśnie, no tylko Niemcy no, mają ambicje też swoje, w globalne, europejskie i globalne. Więc jeżeli Donald Trump powie, a to my zabieramy zabawki i się wycofamy, no ja wcale nie byłbym wtedy zdziwiony, jakby się okazało, że Niemcy powiedzą, no dobra, no to trudno. No ale dobra, no czy nie wiem, czy to były Niemcy tak na dobrą sprawę. Bo tutaj Donald Trump powiedział, że, roz, że to rozmawiał z prezydentem, że nie wiadomo, czy ter, chyba nie teraz, tylko wcześniej, kilka lat temu. Może rozmawiał z kanclerzem. No na jakąś najważniejszą czy najbardziej politycznie wpływową osobą w państwie, no więc myślał, że z prezydentem albo, albo po prostu go tak nazwał, no to nie jest jakby istotne proszę państwa, bo, bo może rozmawiałem z innym przedstawicielem europejskiego państwa, gdzie tam rzeczywiście jest prezydent, a nie kanclerz, no, ale niezależnie czy chodziło to o Niemcy, czy o Francję. To proszę państwa, no Niemcy są jednak, czy Polska jest po drodze do wszystkich tych państw, no bo jak nie będzie płacić Hiszpania na przykład, powiedzmy, że miał na myśli Hiszpanię, no to co, no to co dalej w takim razie, jeżeli Hiszpania nie będzie płacić tych 2%, chociaż chyba akurat Hiszpania. Ma taką doktrynę polityczną, że mi się zdziwił, gdyby go nie zrobiła, no ale w, w jakby tutaj hipotetycznie rozważamy. To co wtedy? No co wtedy? Bo, bo, a, jak, a jak będzie, jak, jak obronić Hiszpanię w ogóle przed migrantami? Bo Hiszpania się nie broni przed Putinem, tylko ma inne zagrożenia, i to może być napływ migrantów z globalnego południa. No to jest bardzo poważne wyzwanie, ale zupełnie innego rodzaju. Więc nie wiem, jak Donald Trump tutaj miałby wyegzekwować tą ochronę, skoro Widzimy, jaki problem jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest podobna sytuacja i napierają migranci przez Teksas od południa. Na razie no, są różne pomysły, a to budowy muru. no Ja tego tak dokładnie śledzę i nie mieszkam w Stanach. To Państwo moglibyście się wypowiedzieć, ale na razie się to nie udaje. No więc jak tutaj można by pomóc Hiszpanii? No bo. Takiej pomocy, o jakiej myśli Donald Trump, czy takiej ochrony, to właściwie ona dotyczy krajów Europy Środkowej, a te płacą, czy tak jak Polska, płacą, więc nie bardzo rozumiem całą tą awanturę o Niemcy, o, o zachodnich Europy czy że oni nie chcą płacąc, będąc w, w innym położeniu geograficznym i spotykając i z, mierząc się z innymi wyzwaniami. To może oznaczać, proszę Państwa, że. No Trump nazwał też wcześniej, zdaje się, nie chcę tu się pomylić, niedokładnie cytując, że NATO jest organizacją przestarzałą. To też mówił Emmanuel Macron, że, jest, że NATO przeżywa śmierć mózgową. No może to wymaga jakiegoś przekonfigurowania, no może te wypowiedzi gdzieś tam uważane za emocjonalne, za niepoważne, gdzieś tam na, wygłaszane na wiecach wyborczych przez Donalda Trumpa, no może one uruchomią proces po prostu jakiegoś przedefiniowania, przekonfigurowania tego, bo to są już zupełnie inne wyzwania, no i są różne spojrzenia w ramach tych różnic powiedziałbym geograficznych bardziej. No wydaje mi się, że tu właśnie problemem nie jest ta Europa, która, która na pewno nie jest Europa Środkowa, która płaci, ale, ale problemem są także wyzwania zupełnie innego rodzaju, jakie teraz się pojawiają przed Europą, i to chyba musi być jakoś zredefiniowane. No. To taka refleksja wstępna, a teraz proszę Państwa, trzy rzeczy, a właściwie Trump pod trzema przed postaciami. Taką refleksją chciałem się z Państwem podzielić u progu tego tygodnia. Pierwszy to Trump nieprzewidywalny. Trump nieprzewidywalny, który niektórzy twierdzą, że to jest jego cała zaleta, że tak na dobrą sprawę nie wiadomo, no, kiedy on jest poważny, a kiedy żartuje, I, i ta niepewność cały czas. To, że on jest takim graczem, który nie odkrywa kart i nie wiadomo, co tam ma, czy dwójkę asów, czy karetę, czy. Czy, czy strita, no to powoduje to, że inni się jednak mobilizują, że inni się mobilizują i zaczynają rzeczywiście albo więcej płacić. No, także tak mówi. No, a to Trump, no to wiecie, to takie mało poważne, ale coś tam sobie gada, ale potem jednak, ale też nie wiadomo, co zrobi. No, może na wszelki wypadek zachowajmy się w ten sposób. No, a potem tam się okazuje, że, nie wiem, że on się albo rozmyśli, albo rzeczywiście tak uważa. Albo potem, że zmienił zdanie. No to jest, to jest Trump nieprzewidywalny. Drugi to jest Trump, powiedziałbym, cudotwórca. Trump cudotwórca, bo proszę Państwa, no widziałem, że w ostatnich 30 latach opowiązywała u nas doktryna, że właśnie sami się nie obronimy i że nie wolno w ogóle podnosić tej kwestii, że, że jakaś, że w ogóle może się zmienić globalny ład, że istnieje właśnie zimna wojna i musimy po prostu trwać w tym artykule 5. bo inaczej jak będziemy coś mówić, że jest jakiś globalny ład, że Trump, że coś, że jakieś zmiany, to po prostu Amerykanie nas nie obronią w czasach tej zimnej wojny, że to jest działalność wywrotowa, szkodliwa i tak dalej. Teraz Trump tymi swoimi wypowiedziami, Zresztą nie wiadomo czy do końca poważnymi, czy on rzeczywiście tak uważa, dokonał proszę Państwa, cudu, dokonał cudu, bo ze zdumieniem spostrzegam, że często te same osoby, które właśnie mówiły o zimnej wojnie, które mówią, że nie wolno w ogóle dyskutować o żadnym nowym globalnym ładzie, że to, że to wszystko w ogóle jest krecia, zła robota, szkodliwa, to teraz że oni sami już zaczynają mówić, że tej zimnej innej wojny nie ma, że jest jakiś nowy świat się wyłania, że jesteśmy świadkami wielkiej zmiany. No, przecieram tutaj oczy ze zdumienia i ten cud, tego cudu dokonał również, czy dokonuje również tymi swoimi emocjonalnymi wypowiedziami na wiecach wyborczych w Stanach Zjednoczonych Donald Trump. To jest jego druga postać. Pierwszy Trump nieprzewidywalny, drugi Trump cudotwórca, no i trzeci to jest ten Trump. Mobilizator, proszę państwa, no czyli, czyli ten, który nie odkrywa tych kart, i który również wydaje mi się, że w Polsce, no chyba, chyba będzie, chyba będzie. No, w jaki sposób przyczyniał się do tego, że będziemy musieli teraz na prędce coś wymyśleć. No, nie wiem, co nam z tego wyjdzie. Donald Tusk, z kolei, no, atakuje już republikańskich senatorów, więc bardziej chyba będziemy tutaj konsolidować się z Europą, jak sądzę, jeżeli te słowa Donalda Trumpa nie okażą się żartem, a no, wiele wskazuje na to, że nie. Chyba to będzie nasz pomysł. Nie wiem w takim razie, jaki będzie pomysł PiSu, no bo pomysł PiSu jest taki, żeby chyba Donald Trump nie był Donaldem Trumpem, znaczy żeby był Donaldem Reaganem, no ale, czyli zaangażował się w tą część świata, no się zaangażuje przeciwko Niemcom, natomiast czy przeciwko Rosjanom, no to jednocześnie przeciwko Rosjanom i Niemcom to, to już jest bardziej skomplikowana sprawa, ale to wymusi, proszę Państwa, będzie Trump, będzie mobilizatorem, no to wymusi pewnego rodzaju, wydaje mi się, działania, czy na jakąś refleksję Chociaż nie wiem, no może jestem naiwny myśląc, że to się stanie, bo czy dwa lata, które dała nam Ukraina, to nie było kilka tygodni, to było dwa lata, kiedy Ukraina opierała się jednak inwazji Imperium Rosyjskiego. Czy myśmy ten czas dobrze wykorzystali? Bo tam pograliśmy sobie na gitarach, pobiegaliśmy. Byliśmy mocarstwem humanitarnym nawet przez jakiś czas. Potem się okazało, że już nie jesteśmy mocarstwem humanitarnym, że już jesteśmy proputinowskim warchołem Europy, że ktoś inny już jest, znaczy właśnie ten czy, od początku już nie niektórzy widzieli, że tak się to skończy. Nawet przecież też mówiłem o tym na tym kanale. No ale, czy, ale to już zostawmy, no bo to były tam okresy wzruszeń, wzruszeń, wielkich emocji, ale czy ten czas wykorzystaliśmy? No, nie wiem. Natomiast być może ten czas wykorzystamy. Ja myślę, że to oznacza, te słowa, które wypowiada Donald Trump, to znaczy że już nie mamy dwóch lat, tylko znacznie mniej. Znacznie mniej. Nie wiem ile, może Państwo w komentarzach napiszecie, ale wydaje mi się, że znacznie mniej niż dwa lata. A ja na cyfrową sieć mam jakieś dwa i pół tygodnia jeszcze. Mamy 2,5 tygodnia i liczę, że Zapewnicie państwo wsparcie i przetrwanie tej cyfrowej ciszy do końca tygodnia. Przepraszam, do końca miesiąca. Już mi się ten, już już ta presja czasowa Wywiera na mnie taki skutek, że, że przyspiesza. Jeszcze za chwilę Państwu powiem, że to do jutra w ogóle wszystko się ma zdecydować. No dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do, do Stanów, bo tam pojawiają się ciekawe głosy. Po tym, jak Trump zagroził, zagroził, że gdy ponownie zostanie prezydentem, to nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie, nie wypełniają swych zobowiązań finansowych. Ehm, e to przerażające i bezsensowne, tak stwierdził Biały Dom. Zachęcanie do inwazji morderczych reżimów na naszych najbliższych sojuszników jest przerażające i bezsensowne. To zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ameryki, globalnej stabilności i naszej gospodarce krajowej, powiedział Andrew Bates, rzecznik Białego Domu, w oświadczeniu publikowanym no, zaraz po tych wypowiedziach. Zamiast wzywać do wojny i promować chaos, prezydent Biden będzie nadal wspierać amerykańskie przywództwo, zapewnił Bates. No to wszystko, Odpowiedzi na te słowa. Jeszcze przypomnijmy, że Donald Trump powiedział: Zmiażdżyliśmy projekt tego oszusta Joe Bidena i zapowiedział, że dojdzie do największej akcji po prostu wydalania nielegalnych imigrantów, kiedy on dojdzie do, 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 władzy, do władzy w Stanach. No dobrze. Jestem ciekaw Państwa opinii, jestem ciekaw Waszych komentarzy, czy Donald Trump żartuje. Czy my w takim razie, skoro żartuje, to może przesadzamy z oceną tych jego słów? Jak wy na to wszystko patrzycie, no bo nie tak obserwuję niektórych komentatorów, to najpierw przez myślę, że 10 lat, jakich pamiętam, może nawet i więcej, mówi, że tego nie wolno tak mówić, tego nie wolno robić, tego nie wolno robić, tego nie wolno mówić. A teraz okazuje się, że wszyscy wszystko przewidzieli, że to było jasne od samego początku. No wszystko stało się jasne i oczywiste i to jest ten, proszę Państwa, cud Donalda Trumpa, którego on dokonuje, właśnie jako, jako ten, który mobilizuje, jako, jako ten, który jest nieprzewidziany, ten, który jest mobilizujący, ale także jako ten, który najwyraźniej tutaj doprowadził, do, doprowadził do, do cudu poznania, proszę Państwa. Tak, można by powiedzieć, taka eureka, którą spowodował były i prawdopodobnie przyszły kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, a teraz wygłoszę ten tak jak zawsze na końcu. Manifest cyfrowej siczy, proszę Państwa, yy, mówił do nas sobotzwańczy Mistrz Banału, przedstawiciel nowej kasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu. Eee, jeden z ostatnich Mohikanów, kulturę zasłów emerytowa w emerytowanych ekspertowowskich horyzontach, realizujący marzenie europejskiej młodzieży o byciu YouTuberem. Nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku i wielki luzer, wielki przegryw zamknięty w pańce kilku tysięcy osób, ale osób z całego świata, z całej Polski. Z całej Europy, którzy wspierają ten kanał i rozumieją jego formułę, formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach z dala, powagi świata realu i mainstreamu, bo tak naprawdę na końcu dnia jedyne co się liczy to szacunek ludzi cyfrowej siczy. I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego.